Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, lecimy z kolejnym odcinkiem z, oczywiście, współczesnej Polski. Dobra, pewnie się zapytacie mnie od razu w komentarzach, kiedy Wojna Widzów. Tak, dzisiaj będzie Wojna Widzów o godzinie, jeżeli się nic nie zmieni, to o godzinie 20 albo 19. Napiszę jeszcze na pewno na Facebooku dzisiaj, czyli w środę, wybaczcie odcinek w czwartek, no ogólnie patrzcie na mojego Facebooka, w razie czego tam będę wszystkie, całe info podawał. Dobra, pomiędzy odcinkami dokończyłem tą wyjęgę, to znaczy podbiłem, no już biłem 56% Worldscora, i tak zabranie tyle Worldscora, tyle Worldscora wystarczyło do zabrania prowincji za 200% Overextension, więc tyle mi starczy, nie chcę mieć jakichś super wielkich buntów, dlatego też kończymy to i powoli powiem wam, czekajcie tylko, zobaczymy co tu się stanie. No niby tutaj na razie jest Polish South America, tak? Ale za chwilę to się prawdopodobnie zamieni na jakieś nie wiadomo co, więc troszeczkę szkoda, prawdopodobnie jak to skoruje, dlatego też zacznijmy to korować jak najszybciej. No i właśnie, mówiłem, że przed chwilą coś zacząłem. Zacząłem produkować wojsko obok Chin. Pomyślałem sobie, a zjemy Chiny, bo tam za duże są. A może dzięki temu napis mi się poprawi, więc tutaj jakaś tam wojenka z Chinami zaraz siądzie. I powoli też będziemy się przygotowywać do kolejnej wojny z USA, które oczywiście jest wielkie i straszne, ale nie jest aż tak straszne, bo mamy dużo, dużo, dużo więcej oczywiście wszystkiego. Dobra, więc tutaj już powoli, jak widzicie, wielka produkcja najemników, dlatego że manpowera mam, no... No nie tak dużo, nie tak dużo jakbym chciał, więc jakoś to będzie, dobra. My czekamy, aż tam się to skoruje, a w tym momencie ja wam jeszcze podziękuję oczywiście za wszystkie lajki, ale nie powiem niestety ile ich jest, ponieważ nagrywam ten odcinek w środę o godzinie 16:48, więc 18 minut po opublikowaniu poprzedniego odcinka, a dlatego, że potem będę zajęty bardzo, ale to bardzo... bardzo będę zajęty tworzeniem Wojny Widzów, to jeszcze kilka rzeczy muszę zrobić i no, nagraniem Wojny Widzów oczywiście. Postanowiłem, że pójdę jednak za tą opcją, że na razie nagramy pierwszą i drugą grupę. Skończą się te grupy, zacznę nagrywać następne grupy, bo myślę, że to będzie najlepsza opcja. Ponieważ, no kurde, no dzięki temu będę miał też czas na dokończenie pozostałych grup. Plus jeszcze będzie taka opcja, że jeżeli na przykład mapa, którą tam stworzył mi jeden z widzów, nie będzie aż tak dobra do tej wojny widzów, to po prostu kolejne grupy weźmiemy, zrobimy na innych mapach i tyle, no i wtedy będzie bez po prostu wielkiego problemu. No, więc tak sobie to wszystko wymyśliłem, a teraz jeszcze zabiorę sobie to wojsko, podprowadzę to pod granicę z Chinami, to wojsko, bo tutaj no tak naprawdę w Europie nam już za bardzo wojska nie potrzeba, to sobie zostawiłem, może czekajcie, te 200, bo tu miałem płynąć tą armią tam, pamiętam do tego, tą armię mam płynąć do Ameryki, do Peru, ale no nie popłynąłem. Dobra, więc jesteśmy w sumie te kilkaset tysięcy i myślę, że to starczy już tutaj na Chiny, ale w międzyczasie, nie wiem, wydajmy sobie punkty, bo i tak mam 100% sobie tutaj niepotrzebne. Czekamy, aż się tutaj to wszystko skoruje. O, oczywiście bunty musiały być i to się nie ma co dziwić, ale temu bardzo. Właśnie, bo ja zapomniałem tutaj wojska zabrać z powrotem. W sumie mogłem tego pizdila zrobić już przed tym, przed rozpoczęciem odcinka, ale mniejsza o to, jakoś damy radę sobie. Tu są jakieś armie nazwane, tak, jest kilka armii nazwanych, więc jakbyśmy wzięli sobie tą armię, zatrzymali ją gdzieś z boku. Dobra, o, jest, armię też się stracić, troszeczkę lipa. Skorowane, pięknie. A tu was połączymy, bo to dzień taka jedna wielka armia. Chodźcie, dobra, chodźcie tam. On, szybciej. O, właśnie coś, kurde, dobra. Będzie Polska, Brazylia i coś tam jeszcze, zaraz zobaczymy. Najwyżej zmienimy nazwę, bo możemy. Chodźcie tu wszyscy. No, a bo na czwóreczce mam, nie na piątce i dlatego tak wolno. Dobra, tu możemy połączyć i idźcie cisnąć bunty. No właśnie, dobra, wy się rozejdźcie tak w ogóle. Okej. A wy stójcie. A wiecie co macie robić? Dobra, spoko, jest ogólnie dobrze. Afrykę, kiedyś tam może podbiję. Właśnie, mówiliśmy to na tą Australię popłynąć jeszcze, co nie? Właśnie, co mi się tu otworzyło? Polska, Brazylia mi się otworzyło. I polskie Peru mi się otworzyło. No niestety, te nacje kolonialne takie muszą być. Gdzie tutaj będzie Peru, tu będzie... tu mamy Imperium Polskie oczywiście, tu mamy Polska Brazylia, polskie Peru i tu potem będzie jeszcze Polska La Plata. Spoko. Spoko. Kalifornia, Kanada, Louisiana i tutaj jest co? Zachodnia, nie, wschodnia Ameryka. Dobra. Mniejsza o to, my lecimy dalej. Czemu tu jakieś bunty są i czemu mi jeszcze armia dotłumiająca buntów tego nie tłumi? Halo, wy jesteście od jednej rzeczy, tylko jednej rzeczy, macie to tłumić. Dobra, wy za to się rozejdźcie gdzieś tak tutaj, żeby nie tracić command powera. Okej, no. Kurde, powiem wam, że już się nie mogę doczekać, dlatego, że zaraz jak tylko skończę ten odcinek nagrywać, pójdę i zacznę nagrywać Wojnę Widzów. Co prawda zobaczymy, jak wyjdzie ten sezon tak naprawdę, ale troszeczkę tutaj mogę powiedzieć, że ten presji czuję, bo wiecie,
Pierwszy okazał się, no myślę, że nawet dużym sukcesem, ludziom się podobało. Drugi chyba spełnił oczekiwania po pierwszym, no ale nie jestem pewien, jak będzie z kolejnym po prostu. Wiecie, to teraz, już teraz jest 700 osób, to jest, kurde, to jest strasznie dużo. Więc, no, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że się podoba, mówię. Na razie prawdopodobnie zrobię coś takiego, że będzie to faza grupowa, potem albo półfinały, albo od razu finały. Możliwe, że półfinały bardziej. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie wiecie, takie małe mapki będą, na której to po prostu będzie wszystko szybko się działo. A przynajmniej mam, takie mam taką nadzieję. Dobra. Co tu się dzieje, z kim my tutaj mamy teraz walczyć? To już wszystko się tam skorowało, co nie? Dobra, jakieś bunty oczywiście będą. Ale w sumie na bunty to już mam tutaj jeden sposób, bo i tak zarabiam tak dużo, że mi to wszystko jedno. Unrest. Leć w dół. Wiem, że tutaj naprawdę nie miał, miał mniej force limitu, czy coś takiego, ale no to nie jest aż takie ważne. Dobra, to ty już może, chociaż w sumie to jest mało co. Okej. Okay. Nie stracę tak, nie wiem, ile? 2700? Ile no, come on? Gówno straciłem tak naprawdę hajsu. A po drugie hajsu i tak mam tak dużo, że wszystko mi jedno. Dobra. A dzięki temu powinno być mniej buntów. A tu patrzcie, ci dalej chcą się buntować. Nowy targ, mają 1-0 unrestu. No to przecież tam brałem, w cały chyba unrest zjechałem. Jak to jest, czekajcie. A nie, są, a, bo nie mogę niektórych prowincji po prostu zmienić. Dlaczego? Bo o, niedawno to zrobiłem. Dobra, okej, okay. Spoko. Czy jesteśmy już przy Chinach? No mamy tutaj trochę wojska. Mamy tutaj trochę wojska, mamy tutaj jakieś staki większe. Dobra, myślę, że zrobimy za sobie Blitzkrieg. Po prostu i tyle. W ogóle patrzcie, jak już pięknie to wygląda. Patrzcie. Tutaj już prawie wszędzie żółte. Żółte katolickie. Tylko jeszcze kilka dziennie, gdzie prowincji musimy, ale już tak pięknie to wygląda. Więc ja się z tego bardzo, ale to bardzo cieszę. Tutaj też mamy dużo wojska, w sumie zapomniałem o nim. Zresztą mamy jakieś statki. A, bo ja tutaj pamiętam, że chciałem chyba na USA z tej strony też zrobić desant. To w sumie teraz będę mógł to zrobić. O tak, to jest nawet fajne. Dobra, tutaj trzymamy to wojsko. Dobra, z tej strony też powoli trzymamy. Dobra, jest spoko. Jest spoko, dawać pod granicę z Chinami. Jedziemy zaraz z nimi. Okay. To jest prestiż. Dziękuję za prestiż, którego mam i tak strasznie dużo, no ale tam troszeczkę więcej nie zaszkodzi, co nie? Nasze statki są tu potrzebne. To bardzo. Nasze statki są gdzieś tutaj. Naprawdę straciłem trochę ciężkich, ale damy radę. Czekajcie, tu mamy kanał zbudowany. Tak, super, dobrze. Bardzo dobrze, że jest zbudowany, bo będziemy mogli dzięki temu przepłynąć tutaj. Więc płyńmy. A tu co się dzieje? No, dobra, możemy zrobić... Tu mi wszystko jedno, czy to. Zróbmy to, to będzie lepsze. Dobra. No. W ogóle patrzcie, teraz mam trzech tych. Trzech kupców więcej. To kurde, bym mógł to... Wszystko pchnąć dalej, ale mi się trochę tak troszeczkę nie chce. A, tego bać. Czekajcie. Musiałem innemu widzowi napisać tak dokładnie z caps lockiem, żeby nie pisał do mnie, jak jestem w grze. Bo mnie to wkurza, naprawdę. Bardziej jak jestem w Europie, to znaczy, że prawdopodobnie nagrywam. A, dobra, bo wybiło mi troszeczkę to z rytmu. Co miałem tu robić? A, miałem ich jechać, dobra. Co to jest za, co to za malaja jakaś? Malaja tiki-taki. A, to jest to, ej, to jest duże. To jest naprawdę duże, ile to mam wojska? Czekajcie, malaja. Ej, to ma 400 tysięcy wojska. Plus Chiny mają, no bo to będzie 2 miliony wojska, będziemy walczyć z 2 milionami. Ale myślę, że my zrobimy taki blitzkrieg, że zanim oni cokolwiek zrobią, to my już będziemy daleko w ich państwie. Więc możemy na spokojnie sobie zrobić tutaj imperializm oczywiście. Malaja, nie będziemy ich oddzielnie wołać, to w ogóle jeszcze oni są rywalem moim, patrzcie. W ogóle czy... Chyba jedyni, którzy mogą być moim rywalem, co nie? Halo, halo? Tak, tak, dobra, to jedziemy z Chinami oczywiście, kurde. To się będziemy powstrzymywać. Dzień dobry. Chodźcie tu wielkim stakiem, wychodźcie obok nich wielkim stakiem. Gdzie są tu forty tak w ogóle? Tak jakby troszeczkę mniej fortów niż ostatnio, co nie? Tak mi się wydaje, dobra, wychodźcie tutaj, a wy się rozejdźcie tak. Po tych prowincjach, wy też chodźcie gdzieś tutaj. Wychodźcie tutaj. Wy dobrze idziecie, wy tam idziecie, dobra, spoko. Wy tutaj na jakiś fort, no tam jest tylko ten fort.
Tu mamy też fort jakiś. Gdzie on jest? On jest w tej prowincji chyba, co nie? Nie widzę tutaj do końca, jak to jest. Dobra. No tutaj błąd, że nie byłem pod granicami. Tak to bym tutaj złapał im te kilkadziesiąt tysięcy. O, jak fajnie, jak pięknie. Dajcie mi te forty, które nie były z tego. Znaczy, były zmobbolowane. Super, super, super. Dobra. Tak w ogóle tutaj ja się myślę, że się bijam. Jak tu jest? Tu jest, są farmlancy. Zajebiście. Dobra. Dajcie mi tutaj... No, Lecha już nie mam. Kto jest takim dobrym kozakiem? Bogumił. No, Bogumił w ogóle żadnego perka nie ma. Dajcie mu perka. Patrzcie, uciekają. A ja im dam, ja im dam. Dawno force marszu nie włączyłem, bo mi się nie chciało przeważnie. Ej, naprawdę uciekną. Tutaj też mamy force lancy, dobra, zarobiście. Lecimy z nimi. Tutaj, a oni już tam wszyscy dochodzą, to okej, okay, lecimy. W takim razie, właśnie, bo tu zapomniałem jeszcze z tej strony zaatakować. Oni mają stolicę cały czas w tym samym miejscu? Tak, o jak pięknie. Jesteśmy praktycznie obok stolicy. Więc tutaj dajmy Łukasza, który jak najszybciej będzie pod... Łukasza nie mamy, halo. Co za zwyrole nam Łukasza zabrali. Dajcie mi nowego gościa z 5 tego, który ma 5 w Siege'u. O kurde, dobry generał. Też mało z Fajera. O, Lucjusz. Dobra, nie trafiłem żadnego fajnym Siege'em. Czego mam wywalić? Tego mam wywalić? Nie, tego zostawiamy, tego zostawiamy. Tego wywalamy na pewno. Tego wywalamy. Tego 6, 3, 5 wywalamy, tego zostawiamy. Mamy 11-8, kurde. To dużo. No wywalmy tych. Dobra, starczy. I tu dajemy tego fajnego, o tego. Lucjusza. Dobra, i wychodźcie na ten fort. Dobra, wychodźcie w ten sposób, wy w ten. Dobra, tu mamy już całe wojsko rozdzielone, gdzie ma iść. I teraz lecimy z piąteczką. I zobaczymy, jakie to są morale. Okej, okay, 17-0. Dobra, mają lepsze morale. Znaczy, może nie lepsze morale, ale lepsze przynajmniej niż ostatnio. O tak, miałem powiedzieć to. Bo na początku chciałem powiedzieć lepsze od nas, ale nie. No i oczywiście. Oczywiście mamy więcej dyscypliny, bo 133% dyscypliny to jest, kurde, coś, co po prostu mamy od dawna. Dobra, nawracamy oczywiście. Bunt jakieś wybuchły, ale to mamy cały czas armię do niszczenia buntów włączoną. Właśnie, jak z politykami jest. Nawracanie, ale tu myślę, że coś chyba jeszcze mogliśmy włączyć, ale nie, mniejsza o to. Tu nic nie chcemy, dobra. Lecimy z nimi, czy wygramy, o to chodzi właśnie tutaj. Pytanie brzmi, na pewno wygramy, bo już dochodzimy całą resztą armii, więc jest dobrze, tylko teraz tak, teraz musimy tutaj force march wyłączyć. Okej, okay. Dobra. I lecimy na który fort? No, na ten fort myślę pójdziemy. A tu mamy jeszcze forty dwa, to nie, chodźmy w ten sposób. Dobra. Tu już podbijamy, więc lecimy dalej do przodu. Znaczy, tak możemy rozejść. Tu podbijamy fort. Na ten fort, dobra. Tutaj mam 69 tysięcy, które bym z chęcią złapał. I tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chętnie. Więc jakbyśmy się tymi jednak ruszyli w tą stronę. Tylko tak, oni tam dojdą 28, więc za 10 dni. Jakbyśmy nie jednak włączyli force march, byśmy ich złapali. I zajebiście o to chodzi. Tylko tyle, że bez generała. Bez generała, ponieważ tutaj nie zdobędziemy generała. Chyba, że jedna armia dostanie kilka dni. Podbije tą prowincję jak najszybciej. Okej, okay, weźmie generała. To będzie Sylwester. I teraz Sylwestrem pójdzie tam na całą resztę. Teraz kto? Macie, są dwie, kurde, te. Dwa meczyki. W jeden na pewno ktoś zaatakuje. Okej. Okay. Ej, to w ogóle. Czemu ja nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj mogę. Że pokazuję tutaj minusy. Nice. Okej, okay, ja się wbiłem, spoko, mamy ich. Siege skończony, więc kolejny. Tu na górze już tam idziemy. Tutaj też idziemy, więc teraz myślę, że powoli trzeba schodzić tutaj bardziej w głąb państwa, bo tu będą największe bitwy. Tu będą największe bitwy, więc chodźmy na Butan. Chodźmy na Butan, a wy tak powoli tutaj lećcie cały czas do przodu. Wy teraz tu, wy stajcie tutaj, wy dawać tu, wy gdzie macie iść? Tutaj, tutaj. I wy tutaj. Dobra, z tej strony. Okej, okay, biją się, wbijają się w nas. Na szczęście wojska mamy tutaj dużo, więc doślimy tam całe. Ciekawe, ile tutaj jest swojego wojska. W ogóle jak jest z wojskiem? Mają milion 270 tysięcy. 42 tysiące. Dobra, mamy dużo więcej piechoty. W ogóle wszystkiego mamy więcej, dobrze jest. Tylko tyle, że pamiętajcie, nasze wojsko. No wiecie, tu jest kilkaset tysięcy. Tu jest kilkaset tysięcy. Tu jest dobre kilkaset tysięcy, nawet więcej niż kilkaset tysięcy. Tak samo tych niech się rozstąpią, niech się rozejdą, Boże. I tak samo tutaj, więc no to jest problem duży. Dobra.
A nie, na Butan już idziemy inną armią. To my chodźmy tak, może tymi dwoma armiami, chodźmy jednak tutaj. Odbić, tu są dwa forty podbijane. Tutaj cały czas do przodu dawać panowie. Wy też się ruszacie zajebiście, zajebiście. Ej, powoli idzie to dobrze. Co prawda nie jest może to tak szybkie, jakbym chciał, taki bliski, naprawdę bardzo, 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 bardzo szybki. Ale nie jest też źle. Dobra, wyłączmy to. Z tą armią, chodźmy tutaj, nie, chodźmy... Nie, po prostu się rozejdźmy tutaj. Albo nie, wychodzi też na dół. Dobra. Halo. Okej, tutaj widzę, że oni za to atakują mój kraj. To idzie tak ładnie tutaj 250 tysięcy. No, na południu podbite, tutaj podbiłem. Więc co, bez większego gadania, chociaż kurde... Boję się trochę tam dalej wbijać, ponieważ jak się wbije dalej, to bardzo możliwe, że teraz przyjdzie jakaś wielka armia. Chyba, że się cofnąć. Podbijać forty całymi armiami po kolei. Cofnijmy się stąd. Dobra, tutaj też mamy podbite już. Tu. Tak, tak, tak. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. A, tutaj tak samo podbiłem. Właśnie, czemu mój generałów nie daje? Eugeniusz idziesz. Eugeniusz pójdzie, czekajcie, ten fort podbijam. Nie, ten tego nie podbijam. Dobra, lecimy tutaj. A wy my idziemy tutaj. Super. Kurde, takiego blitzkriega im zrobię. Aż Niemcy, kurde, domówiły, że one by tak dobrego nie zrobiły nigdy. A, tam 30 tysięcy mogę tak, o tak wydać. Pomyślcie sobie, że w normalnej Europie byście dostali event nagle, że 30 tysięcy hajsu tracicie. O, to było po prostu takie zło. Okej, tu wygrałem, więc lecimy od razu. A w sumie to byśmy mogli tu próbować ich złapać, na przykład Stealing Goal. Tylko czy złapiemy? Jakbyśmy się tymi wbili, oni jeszcze nie mają kłódki, więc poczekajmy chwilę na kłódkę. Halo, halo, kłódeczko, jest kłódka, dobra. Teraz tak, wami w tą stronę i wami lecimy tutaj, tylko wam trzeba generała. Zygmunta chyba się nigdzie nie dawałem, więc lecimy z Zygmuntem, dobra. Powinno tutaj to wyjść wszystko, 100 tysięcy, 200 tysięcy będzie po ich stronie, u nas prawie też. A mamy lepsze wojsko oczywiście, bez minusów, patrzcie w ogóle jaka tutaj jest różnica w morale przy naszym uderzeniu pierwszym. Po prostu jest masakra. Naprawdę taka wielka. Dobra, te punkty biorę oczywiście z chęcią. Kurde, tutaj niestety, ale... Ale nie ucieknę, dobra. Tam już wygram, prawdopodobnie. Dobra, zakręcamy, lecimy. Nie no, o Boże, tak z tego wipa dostałem strasznego. No nieźle, dobra, lecimy tymi wszystkimi armiami tutaj na fort. 300 tysięcy. A, damy radę jakoś. Okej, tutaj lecą na górę, jakbyśmy te 45 tysięcy tam wysłali. Damy radę? Sylwestrze, dasz radę? Ci na wyżej nie pomogą. Nie, chciałbym przejść w ten sposób. Tu podbiłem kolejny fort. Okej, odbijcie te wszystkie prowincje tutaj. Tak samo wy tu podbijcie prowincje. Czekajcie, a to jest jedna prowincja. Aha, to taka dziwna, dobra. Spoko. Tą stronę, wy tam się ruszacie, tutaj się wyruszcie, wy się ruszcie tu. Okej, tutaj... O dziwo, z tej strony nie jest aż tak źle. Widzę, że oni bardziej wojsko tam na północ, koło swojej stolicy porzucili. W sumie to może nie dziwne, bo jak stolicę im zabiorę, to naprawdę będzie dużo worskora dla mnie. Więc próbują pilnować tą stolicę, ale... No wiadomo, jak to będzie. Chwila i będzie nasza. A tu je podbijajcie jeszcze. Okej, tu podbiłem, więc mogę chyba przejść do tych fortów już. No właśnie, tu się już zbierają. Więc tutaj bym bardziej już wolał stać w grupie. Mniej więcej w ten sposób. Jak tam na północy. Okej, wbiłem się to w jakąś ekipę, ale cały czas, cała reszta tej armii przyszła też to. Tutaj bez większego problemu powinno być. Teraz tak, czy się próbować w tych wbijać? Mógłbym. Poczekajmy, aż będą mieć kłódkę. Jest, mają kłódkę, lecimy. Tam się wbiją, jest generał. Okej, tutaj się zebrali. Kilka, no prawie 200. Dobra. A tutaj zróbmy w ten sposób. Tylko tutaj generał. A, Ludwik będzie. Wiem, że mam za dużo generałów, ale nic z tym nie zrobię. Jakoś musimy żyć z tym. Dobra. Tu podbiłem kolejny fort, okej. Okay. Czyli na ten fort możemy pójść. Dobra, zarąbiście. Tutaj tak ustawmy się mniej więcej wokół tego fortu, żeby nas żadne, nie wiem, 100 tysięcy czy 200 tysięcy nie zaskoczyło. O, tu się wbijają we mnie. A nie, to ja się ich wbijam.
Lecimy, lecimy. A co stój tutaj, jak tak daleko, naokoło masz. I teraz idź tutaj. Dojście wy. Dobra. I teraz tak. Kłódki jeszcze nie mają, poczekajmy chwilkę. Mają kłódkę, dobra, lecimy na nich. Wylecicie, tam mi 165 tysięcy starczy, więc chodźmy po prostu tutaj gdzieś tak. Idziemy tutaj, chodźmy w ten sposób. Na kogo tu się tutaj wbijam? A, tu 98 tysięcy, to nie, czekajcie. Wbijcie się wszyscy razem tam i dopiero wtedy. Tu ich złapałem, super, pięknie, ej, idzie dobrze, kurde. Taka niby już późno w serii, ale jeszcze coś tutaj się fajnego znajdzie do bitki. O kurde, zaraz mi to odbiją. A nie, 49%, tam nie widziałem minusa. Dobra, jest spoko. Okej, tu podbiłem. Kochajo. Rozwalimy. Tutaj sobie tych niszczymy, tutaj niszczymy. Chyba, mam nadzieję, przynajmniej taką. Dobra, nawracamy. Ta reszta do nawrócenia jeszcze zaraz. Okej, dwie bitwy wygrane. Teraz jakbym się tutaj wbił, to ich dokończę, co nie? Bo oni tam muszą chyba pójść. Nie muszą. Dobra, to lecimy w ten sposób. I w ten, taki szachmat, co nie? Bo w tę stronę nie pójdę, bo ich forty wstrzymają. Więc bardzo dobrze i tu zrobiłem. Dobra. Ile im wojska zostało? Dobra, 200 tysięcy piechoty stracili już w tym momencie. Oni tak w ogóle mieli chyba 1,5 miliona manpowera, mają teraz no 1,5 miliona manpowera. Ale będzie dobrze, jak jeszcze tylko troszeczkę więcej powalczymy. Powoli będzie spadało, co naprawdę nam też spada. Ale to dlatego, że nie zarządzam dobrze armią, tylko po prostu rzucam staki po 200 tysięcy, bo mi się nie chce, nie chce mi się na drobne tego, tutaj rozdzielać tego wszystkiego. Po prostu wolę przywalić. Przywalmy tym. Dobra, nawracamy. Okej, okay, dobra. O wy, tutaj będzie. Na stolicę, morsko się tak wbije tam pięknie, że będziemy mogli zabrać troszeczkę ich państwa. Dobra, tutaj jest coś, co mi się nie podoba, bo tutaj troszeczkę przegrywam. Czy może nie przegrywam, ale ta 130 tysięcy jak dojdzie, to już może być właśnie w ten sposób, że ja tam jestem bez generała. Kurde, jak ja mogę pójść bez generała do wojny, na bitwę? Doszli tam na czas? Nie doszli, dobra, jest spoko. No nie, stójcie tutaj i czekajcie, aż was wam przywalą. Tutaj stójcie. A tu już ekipa z generałem biegnie. No właśnie, 72 tysiące, 160 tysięcy. Jeszcze idą tutaj różne setki naszego wroga. Zejdźmy tutaj w ten, na ten fort, tą armią. Tutaj się ruszmy też w ten sposób. W tą stronę, wami. Wami za to, widzę, że tutaj rozwaliłem gości. Dobra, spoko. Kolejny fort tak gdzieś z tej strony, gdzie jest? Tutaj są dopiero forty. Tutaj na północy są forty. Jakby tutaj tym frontem bardziej uderzyć w tą stronę. Że będziemy szli nim bardziej w górę, tylko właśnie też takim większym stakiem, bo się trochę boję, że stracę. Okej, okay. Tutaj mamy też większą ekipkę. Wchodźmy w nią. I wami też tutaj bardziej w tą stronę, dobra. Stolica będzie padała za chwilę, dobra, spoko, ej, jest zajebiście. Naprawdę zajebiście. Ta bitwa mi się troszeczkę średnio podoba, ale mamy, oto oni mają tu minusy. Więc jest dobrze. Gdzie ja przegrałem? Tu przegrałem, bo się wbiłem, kurde, chyba... Biło się tak gdzieś z 40 tysięcy samo. Którego dnia dojdziecie? A, bo wy nie idziecie. 18. 10. To nie. To stać, czekać. Teraz się wbijać wszyscy. Mam nadzieję, że się wbijecie jakoś razem, bo nie chcę już tego sprawdzać. Okej, stolica im padła. Więc w tym momencie, aha, oni tutaj nam na północ znowu przyszli, kilkadziesiąt tysięcy. Pchajmy dalej może. Pchajmy dalej, to będzie myślę, że dobry pomysł. Dobra. Coś wygrałem, tu się z nas znowu wbijają. Ale to jakieś chyba takie mniejsze armiki, tak, po kilka tysięcy. Widzę tutaj już najemników jakichś robił, czy coś takiego. Szybka rekrutacja, wiadomo jak to jest. O kurde. Tu mi dowalił. Halo, czemu wy tam jeszcze nie jesteście? Jak to 180 tysięcy dojdzie, to myślę, że będzie dużo lepiej. O właśnie, od razu wygrana. Wygrana. Dobra, tu się znów wbijają. Patrzcie, tu już pięknie. Część kraju padła. Dobra, zakręcamy tutaj w ten sposób, tu tak.
A tymi lecimy, jak mówiłem, gdzieś tutaj na te forty. Tutaj mamy jeszcze na górze. No może to 40 tysięcy odlogujmy tutaj do tych 76 i pójdziemy na to 100 tysięcy. Tu się nas w głupio ciągle wbijają tymi, nie wiem, pojedynczymi armiami. Spoko, to jest zawsze tam, nie wiem, 1/10 warscora, co nie? Ale zawsze coś, tak? No i na, tutaj kilka procent z warscora zdobyłem tak naprawdę. Ej, ja się stąd nie ruszam. Czy to jest jakaś maszynka do robienia tego? Maszynka do robienia warscora. Stoję w miejscu i kurde napieprzam cały czas, spoko. No patrzcie. Nie wiem, komputer się chyba zaciął i cały czas po prostu tam na mnie idzie. Spoko. Nie ma sprawy, macie już, nie macie tej. I macie chutkę, dobra, idziemy was tam. Może to są, nie, nie są góry, dobra, spoko. W takim razie to spoko. Dobra, co tutaj możemy zrobić? Możemy podejść tutaj na dół i tu już chyba przyszła właśnie Malaya. Czyli Malaya już też atakuje, okej. Generał jest? Jest. Generał jest? Nie ma. Właśnie, 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 tak się nie robi. Teraz pewnie zabrałem generała z jakiejś ważnej, nie wiem, armii czy coś w tym stylu, ale tam mamy radę. Dobra, pójdźmy dalej do naprzód. No tu mówię, tutaj to po prostu maszynka do robienia warscora. Ustawiacie armię w jednym miejscu, a oni jak debile po prostu rzucają cały czas wojsko. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, ale jeżeli oni tracą manpower i że to nie są najemnicy, to dla mnie spoko. A to nie są najemnicy, bo oni nie mają najemników. Ale mają już coraz więcej wojska, już mają 1 460 000, więc po prostu budują cały czas wojsko, ale to nic się nie dzieje, my damy radę. A czy ja mam taką nadzieję? Dobra, to troszeczkę te komunikaty ciągle wkurwiają. Okej, na północy mamy dużą bitwę, więc teraz dałoby się tutaj to 158 tysięcy rzucić tam. Dorzucić, tutaj jakoś się chyba motamy tak, że nas coś tam atakuje, ale nie widzę co jeszcze. A, wy tak tu naprawdę wielką ekipą doszliście. No, tam to wygraliśmy. Musimy im forty zabierać, to po nie będą mogli tutaj podchodzić sobie. Okej. Dobra, na spokojnie. To był gdzieś fort, co nie? To oni daleko stąd nie spieprzą. Dobra. Tu się już skończyła maszynka na do robienia tych. Do robienia warscora, więc niestety, ale lecimy teraz tak. A to same transportowe, to w ogóle gdzie jest moja flota? Jest! Dobra, podpój mi tutaj proszę bardzo i blokuj ich, bo nabija im War Exhaustion. Chociaż już teraz mają, już w ogóle teraz, czekajcie. 19% warscora, co by nam dało 19% warscora? Halo, gro, nie tni? Na pewno chcę, po pierwsze, ściąć to. Ściąć o tutaj ten kawałek. To są duże prowincje, które nie będą nas aż tak dużo kosztować. A oni na tyle nie chcą oddać, patrzcie jakie kurde chytre. Przecież to jest tyle ile warscora mam. Halo, czemu nie chcecie? To się tu sprawdza. Była za krótka wojna. Mają cały czas peace offer jest do dupy. Siłę mają tego i bitwy jakie są toczone. Dobra, spoko, ale przygotuj się. Tam pokażę im mniej więcej o co chodzi w tej wojnie. Że co ja chcę. Ja chcę takie coś na pewno. Też to bym chciał ładnie ściąć tutaj. O. Tu może wygładzić trochę. I też nie podoba mi się o tutaj to. Więc jakby tak tutaj to wyprostować. O, patrzcie, tutaj taka piękna linia będzie. Halo, ej, nie skończyłem jeszcze. No nie tnij gro, przed chwilą to robiłem, dobra. No, jakbym chciał takie coś zabrać, to będę walczył przez chyba z 5 odcinków, bo żeby wbić 95% warscora, czyli tam będzie trzeba, no to będzie dużo, ale popatrzcie się, jakbym takim tyle zabrał, to myślę, że tutaj napis Polska by się już tak ładnie rozwinął już od oceanu do oceanu. I myślę, że o to będziemy walczyć, najwyżej pomiędzy odcinkami troszeczkę tutaj powalczę. Ale jak na razie jeszcze na odcinku możemy, bo jeszcze się odcinek nie kończy oczywiście. Okej, okay. Aha, tu jakbyśmy wrócili, to też byśmy pewnie kogoś zaatakowali. Prestige, Liberty Desire, spoko. Z kimś bijemy, tam odbijają nam kurde cały czas. Chyba, że pójdziemy na nich tam na północ. Kto mnie blokuje? Kto mnie blokuje tutaj?
A, tu jest. Halo. Armio. A, już możesz chodzić, dobra. Chodź, podbitej fort. Dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego chodzę takimi wielkimi sakami, to posłuchajcie, jakbym chodził mniejszymi, to prawdopodobnie co chwilę bym tracił wojsko, bo bym gdzieś tam popatrzył na jakąś inną bitwę, a tutaj kto inny by mnie zaatakował i tak dalej, wiecie o co chodzi. Ej, ja to przegrałem! Nie wierzę w to, że moje 200 tysięcy przegrało z 100 tysiącami. Prawdopodobnie było tutaj takie coś, że po prostu jedna armia doszła jakoś tak bardzo wcześnie, i zanim doszła reszta armii, ta armia przegrała, a tamci doszli w momencie, kiedy ta armia przegrała i po prostu wszyscy się wycofali i tyle. Bo naprawdę nie wierzę, żebym tam przegrał tamtą bitwę. Bo ona nie była ani duża, ani trudna. No, tu już uwierzę akurat. Chyba, że tam też się bez lidera wbiłem, to jest też możliwe w sumie. Dobra. Co wy tu robicie? Jak wy się ustawiliście? I który mi fort blokuje? Ten mi fort blokuje. Dobra, to chodźmy na razie tutaj, rozwalmy sobie tych. O, nawracanie. Dobra. Właśnie, kurde, czasem jest naprawdę ciężko, jak kurde tak dochodzimy akurat w momencie, w którym bitwa się kończy, po prostu tracimy całe wojsko. A całe wojsko przegra. O kurde, ej, tu jest będzie ciężka sytuacja, bo idzie 100 tysięcy. A my tu walczymy naprawdę bardzo ostro, ale nie wiem, czy damy radę. Myślę, że trochę najemników będzie trzeba tutaj dorobić. Akurat najemnicy to jest to, co mogę naprawdę bardzo dużo... Czego mogę naprawdę bardzo dużo zrobić. Dobra. No tak. Halo? Nie! Też nacisnąłem tutaj! Czemu wy uciekacie? Debile! Debile! Dobra, wracać panowie. Czemu tu jakieś... Dobra, muszę zebrać w tym miejscu jakąś armię, bo naprawdę tutaj trochę dostaję. Czekajcie, tu mam ile armii? Dwa razy po 400 tysięcy. Chyba, że jedną 400 puścić, po prostu tutaj zostawić, a drugą puścić się na północ. Też jest możliwe. Zobaczymy za chwilę. Dobra, kurwa, ledwo żebym odbił to i znowu odbili. Kurwa mnie to, czekajcie, to ja to potrzebuję więcej wojska po prostu. Tak mi się wydaje. Husario. Nie, husaria nie mogę robić, muszę najemników robić. To zrobię to między odcinkami, wiecie co? Skończę odcinek, ogarnę trochę wojska i po prostu będziemy widzieć się w następnym odcinku, gdzie to już troszeczkę pocisnę te Chiny. Bo też tych odcinków po prostu nie chcę robić takich, wiecie, że nie wiem, będę teraz przez 5 odcinków toczył wojnę z Chinami. Po prostu zacząłem wojnę z Chinami, pokazałem trochę na odcinku, widzicie mniej więcej jak tutaj ta wojna wygląda, że no jest łatwa, znaczy nie jest jakaś super trudna, ale też tak nie wiem, z rozbiegu nie można tego wszystkiego naraz zrobić, trzeba tutaj troszeczkę poplanować, jak to wojsko rozstawić. Ja myślę, że teraz stąd, zamiast pójść tutaj na południe do tych fortów, pójdę na północ, odbiję te forty i potem tutaj po prostu taką linię zrobię. Po prostu będę szedł cały czas w dół. I myślę, że to jest taki plan na to wojnę i tak właśnie zrobię. Dobra, więc dzięki wielkie za oglądanie. W tym momencie jest godzina, pewnie tam 17 skończyliście oglądać. Więc bardzo możliwe, że za 2 godziny albo za 3 godziny pojawi się pierwszy odcinek z grupy pierwszej i drugiej z Wojny Widzów. Dlatego też zapraszam was oczywiście na to. A teraz się z wami żegnam i dzięki wielkie za oglądanie. Na razie, pa, see ya.